Na samym wstępie chciałbym Was tylko zapytać i potwierdzić, że jestem słyszalny, że nie mamy żadnych problemów na łączy. Prosiłbym o jedną osobę na czacie, który mamy do dyspozycji, żeby takiej informacji mi udzieliła, czy mnie słychać. Poczekamy chwilkę na informację. Dziękuję, Klaudia. Super, bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Witam zespół szkół numer 1 w Wieluniu. Witam Warszawa. Cieszę się, że możemy dzisiaj się spotkać i chwilkę porozmawiać na temat bankowości. Dla przypomnienia powiem zasady, jakie będą dzisiaj obowiązywały. Nasze webinarium będzie trwało około 45 minut. Mamy do dyspozycji czat, za pomocą którego możecie zadawać pytania, na które postaram się w trakcie naszego spotkania na bieżąco odpowiadać. Jeżeli będą one wymagały jakiegoś szerszego omówienia, to po zakończeniu postaram się do nich, słuchajcie, wrócić. No, czat nam służy także do zgłaszania jakichś problemów technicznych, wtedy proszę pisać i alarmować, że coś się złego dzieje z naszym dzisiejszym, słuchajcie, spotkaniem. Ja mam na imię Maciej, jestem wolontariuszem Bakcyla, Bankowej Edukacji Finansowej dla Młodzieży, pracownikiem jednego z polskich banków, jednego ze 150 banków, który bierze udział w projekcie Bakcyla. Jestem osobą, która jest współodpowiedzialna za ofertę rachunków i depozytów, a ta się bardzo fajnie składa, bo między innymi dzisiaj będziemy rozmawiali o finansach, o oszczędzaniu, ale także i o tej drugiej stronie, czyli o pożyczaniu pieniędzy. No a myślę, że to jest dość dobry temat, bo znam go bardzo dobrze z, słuchajcie, autopsji. Przejdźmy zatem do meritum dzisiejszego spotkania, czyli moje finanso, moje działam przedsiębiorczo, myślę przedsiębiorczo. No to jest niezwykle istotne, ponieważ świadome zarządzanie własnymi pieniędzmi to bardzo ważny element w życiu każdego z nas. No, wymaga pracy, wymaga umiejętności, wymaga systematyczności, no i przede wszystkim przedsiębiorczości. Tak jak naprawdę z każdą dziedziną, z którą się na co dzień stykamy, możemy to analogicznie odnieść do edukacji, gdzie musimy wkładać dużo pracy, żeby przyswajać wiedzę, musimy być systematyczni, no i musimy także posiadać pewne predyspozycje. Myślenie przedsiębiorcze bardzo dużo daje przyjemności, daje dużo satysfakcji, a dlatego, że dzięki temu możemy osiągać własne cele, realizować marzenia, no a chyba nie ma nic bardziej napędzającego do działania i motywującego, jak właśnie możliwość zrealizowania naszych celów, zrealizowania naszych, słuchajcie, marzeń. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy generalnie opłaca się oszczędzać i czy warto oszczędzać. Powiemy sobie, czy jak planować finanse, które wpływają na realizację naszych celów. Powiemy sobie, kiedy pożyczać, czy pożyczanie jest dobre, czy złe. Czym kierować się w wyborze odpowiedniego kredytu, czy pożyczki. Oraz co robić w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś niespodziewane problemy. No bo to jest jakby nieodzowna część naszego, słuchajcie, codziennego życia. Ale zanim przejdziemy do już naszych rozważań na temat oszczędzania i myślenia przedsiębiorczego, zaproponuję Wam krótki quiz, który myślę nakieruje nas na odpowiedź na pytanie, czy warto generalnie oszczędzać. Odpowiedzi na pytania proszę, żebyście udzielali za pomocą czatu, wpisując odpowiednią literę odpowiedzi, która według Was jest poprawna. Bardzo serdecznie zachęcam do tej gry. Słuchajcie, jak myślicie, ile wynosi średnie czesne za semestr w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie? Jaka jest kwota, którą trzeba zapłacić za semestr takiej nauki? Jak myślicie, jaka jest to wartość? Czekam na Wasze pytania na czacie. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału, do aktywności. Nie ma błędnych odpowiedzi, nie bójcie się, nie jest to na ocenę, śmiało zobaczmy, czy szacunkowo wiecie, ile to wynosi. Odpowiedź B, 2300. Czy ktoś jakiś ma inną propozycję? Odpowiedź C, 3950. Odpowiedź C, Weronika, Natalia. Tak, macie absolutną rację.
Czesne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wynosi niecałe, no prawie, że 4000, słuchajcie, złotych. To jest poprawna odpowiedź. Pytanie numer drugie. Ile, jak myślicie, wynoszą miesięczne wydatki przeciętnego studenta na polskiej uczelni? Miesięczne wydatki przeciętnego studenta na polskiej uczelni. Jak myślicie, jaka jest to kwota? Weronika, Natalia, Wiktoria, zachęcam do aktywności. 2650. Ktoś ma jakąś inną propozycję? Śmiało, śmiało, śmiało. Nie ma. Słuchajcie, Wiktoria, Weronika, BB2100. Odpowiedź pierwsza jest odpowiedzią prawidłową. Miesięczne wydatki, słuchajcie, przeciętnego studenta na polskiej uczelni to jest kwota około 2650 zł. No i myślę, że te wartości, które w tej chwili były podane, warto oszczędzać i warto właśnie myśleć o przyszłości, aby stać nam było na te wydatki, żebyśmy mieli pieniądze na to, żeby je pokryć, dlatego też warto planować finanse, warto myśleć na przyszłość, dlatego że to właśnie pozwala realizować, słuchajcie, nasze marzenia. Pomyślmy teraz, czym są dochody i wydatki. Pamiętajcie proszę o tym, że świadome zarządzanie finansami polega na sporządzaniu budżetu i kontroli naszych dochodów i wydatków. I nie tylko, słuchajcie, z poziomu dużych organizacji, instytucji, firm, ale także na poziomie budżetu rodzinnego, czy naszego zwykłego budżetu takiego na jedną osobę. Tak? To też wymaga zarządzania. Podstawą takiego zarządzania własnymi finansami jest właśnie sporządzenie budżetu, czyli takiego zestawienia dochodów i wydatków w celu kontroli, w celu panowania nad tym, ile mamy pieniędzy i na co te pieniądze możemy wydawać. Jeżeli dochody są wyższe niż wydajemy, to jest sytuacja bardzo komfortowa, taka, do której należy dążyć, dlatego że wtedy po prostu żyjemy sobie zdecydowanie, słuchajcie, spokojnie. Teraz zaproponowałbym Wam także jeszcze jeden mały test. Proponowałbym także o udzielanie odpowiedzi za pomocą czatu. To nam pokaże, czy mamy jakieś pojęcie na temat zarządzania budżetem domowym. Zobaczcie, pytanie numer pierwsze. Przykłady dochodów to opłaty za prąd, gaz, elektryczność, pensja, świadczenia emerytalne czy kieszonkowe, czy może składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe. Jak myślicie, która z tych odpowiedzi w punkcie pierwszym jest odpowiedzią prawidłową? Jakie mogą być przykładowe nasze dochody? Poczekajmy chwilkę na odpowiedzi. Przykłady dochodów, czyli źródeł, skąd czerpiemy nasze pieniądze. Tak, Dominiko, Martyna, macie rację. Jest to pensja, świadczenia emerytalne, kieszonkowe. Pytanie drugie, która odpowiedź jest prawidłowa? Wydatki dzielimy na konieczne, stałe i zmienne oraz opcjonalne, a może tylko na wydatki. Wszystkie wydatki to są wydatki konieczne lub odpowiedź C, wydatki opcjonalne to opłaty za mieszkania i jedzenie. Jak myślicie, która z tych odpowiedzi tutaj jest odpowiedzią prawidłową? Patrycja, Weronika, Kasia, tak, to także jest poprawna odpowiedź. Wydatki dzielimy na konieczne, stałe i zmienne oraz opcjonalne. No i pytanie numer trzy, która odpowiedź jest fałszywa? Prowadzenie budżetu domowego pozwala kontrolować wydatki, realizować marzenia. Budżet domowy to zestawienie wydatków i wpływów w określonym przedziale czasowym. Czy prowadzić budżet należy wyłącznie na starość, kiedy dochody są na niższe? Jak myślicie, która odpowiedź C? Oj, oj, oj. Odpowiedź jest fałszywa. Oczywiście, że tak. Julia, Martyna, Weronika, macie absolutną rację. Prowadzenie budżetu należy wyłącznie prowadzić na starość, kiedy dochody są na niższe, jest odpowiedzią fałszywą. I tym sposobem, słuchajcie, przeszliśmy właśnie sobie do
takiego przykładowego miesięcznego budżetu rodziny. Jak to wygląda? Taki budżet możecie spokojnie sporządzić sobie albo zaproponować własnym rodzicom, albo sami sporządzić, wykorzystując arkusz excelowski, albo nawet to rozrysowując na zwykłej kartce papieru. Zobaczmy, co tutaj się, słuchajcie, dzieje. Omówmy pokrótce ten budżet. Mamy rodzinę 2 plus 2, czyli dwojga rodziców oraz dwójka dzieci. Załóżmy, że dochody tej rodziny wynoszą 6 tysięcy złotych i jest to sumowana pensja właśnie obojga tych rodziców oraz świadczenie 500+, które otrzymujemy na każde dziecko. Na wydatki konieczne stałe i zmienne rodzina ta przeznacza niecałe 5 tysięcy złotych, dokładnie 4900. Odejmiemy od tego jeszcze 600 zł, jest to taki fundusz oszczędnościowy, która rodzina odkłada w ramach oszczędności, w ramach takiej kotwicy bezpieczeństwa. I teraz, jeżeli to wszystko sobie odejmiemy, okazuje się, że na wydatki opcjonalne pozostaje tej rodzinie 500 zł. Podzielmy to na liczbę dni w miesiącu i okazuje się, że te osoby mają jedynie 17 zł dziennie na takie wydatki opcjonalne, na jakieś zachcianki, szaleństwa spontaniczne, jakąś weekendową wycieczkę na drugi koniec Polski czy tak dalej. No nie da się za taką kwotę, dlatego że chociażby wyjście do kina to jest wydatek rzędu około 150 zł, a wyjazd weekendowy na taka wycieczka to też jest około 500 zł. Mając te 17 zł miesięcznie wolnych pieniędzy, musimy bardzo racjonalnie wydatkować i zastanawiać się, na co te pieniądze możemy przeznaczyć. Pamiętajcie o tym, że złotą zasadą w systematycznym oszczędzaniu, w planowaniu budżetu jest właśnie odkładanie minimum 10% naszego dochodu po to, żeby budować sobie umowny fundusz oszczędnościowy, co pozwala nam właśnie odłożyć pieniądze na jakieś nieplanowane, niespodziewane wydatki, które no potrafią nas bardzo często, słuchajcie, zaskoczyć. Wyjaśnijmy sobie teraz, dlaczego warto właśnie budować rezerwę na tak zwaną czarną godzinę, no i ile ona powinna wynosić. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że złotą zasadą jest odkładanie przynajmniej 10% tego, co miesięcznie otrzymujemy tego budżetu. Po to, żeby poradzić sobie z jakimiś nieprzewidzialnymi sytuacjami, po to, żeby mieć taką rezerwę finansową na tak zwaną no, czarną, słuchajcie, czarną godzinę, i ta rezerwa pozwala nam no, utrzymać się, wydawać, żyć, funkcjonować na podobnym poziomie, zanim żeśmy stracili pracę czy ulegli jakiejś chorobie. Pamiętajcie o tym, że szacuje się, że ta rezerwa finansowa powinna pozwolić utrzymać się nam przez okres od 3 do 6 miesięcy, czyli w momencie, kiedy tracimy pracę, to przez taki okres czasu jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez otrzymywania systematycznych przychodów. Pamiętajcie o tym, że szczególnie w tych czasach, kiedy teraz mamy pandemię, no to budowanie tej rezerwy na czarną godzinę jest niezwykle, niezwykle istotne i bardzo, bardzo ważne. Chociażby osoby, które prowadziły restauracje, straciły swoje źródło dochodu, nie mogą funkcjonować, nie mogą na bieżąco zarabiać. Zastanówmy się w związku z tym, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy no, nie mamy oszczędności, w sytuacji, kiedy wydaliśmy wszystkie pieniądze i nie mamy za co funkcjonować. Czy warto pożyczać, czy nie? No więc właśnie, czasami pożyczamy te pieniądze, natomiast przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto pożyczyć i ile. Warto pożyczać, jeżeli to pozwoli nam lub naszej firmie się rozwijać. Warto pożyczać, jeżeli to poprawi naszą sytuację życiową i zawodową i co jest niezwykle istotne,
jesteśmy w stanie zadłużenie spłacić. Należy uważać, aby kredyty i pożyczki nie były, nie było ich zbyt dużo naraz i aby kwoty były odpowiednie do naszych rzeczywistych potrzeb i rzeczywistych możliwości, żebyśmy mogli te zadłużenie spłacić. Złotą zasadą, tak jak w przypadku systematycznego oszczędzania tych 10%, jest to, aby miesięczny koszt raty, jaki jesteśmy zobowiązani zapłacić instytucji, nie przekraczał 50% naszych dochodów pomniejszonych o opłaty, słuchajcie, obowiązkowe. Natomiast może pojawić się tak zwane złe zadłużanie, czyli takie, kiedy zaciągamy kredyt czy pożyczkę na rzeczy, które są nam absolutnie niepotrzebne, kiedy ich spłata przekracza nasze możliwości. Czyli reasumując, kiedy pożyczanie jest dobre? Wtedy, kiedy potrzebujemy na przykład na tym etapie, w tej chwili, jakieś rzeczy do nauki lub do pracy oraz wiemy dokładnie, jakie będą łączne koszty naszego kredytu. A kiedy powiemy, że pożyczanie jest złe, niepotrzebne? No wtedy, kiedy pożyczamy pieniądze, aby kupować jakieś rzeczy niepotrzebne oraz wtedy, kiedy rata miesięczna, jaką płacimy, przekracza nasze możliwości, czyli przekraczamy te 50% naszej wolnej kwoty, którą mamy do dyspozycji i tutaj już powinno zapalać się światło czerwone, że uwaga, zaczyna złego coś dziać się z naszym domowym, słuchajcie, budżetem. Pamiętajcie o tym, że zaciągając kredyt czy pożyczkę trzeba wziąć pod uwagę także możliwości zaistnienia jakichś nieprzyjemnych, nieprzewidywalnych sytuacji w przyszłości. Kiedy analizujemy koszty pożyczania, trzeba patrzeć na to długoterminowo. Należy wziąć pod uwagę, że sytuacja może się zmienić i mogą pojawić się problemy, które były trudne do przewidzenia, których nie braliśmy pod uwagę w chwili, kiedy na przykład podpisywaliśmy umowę o tą pożyczkę. Może pojawić się jakaś choroba, utrata pracy czy konieczność pomocy naszej rodzinie, osobom najbliższym. Kredyt czy pożyczka nie mogą nam zamykać możliwości wychodzenia z problematycznych sytuacji i o tym należy absolutnie cały czas, słuchajcie, pamiętać. Przejdźmy zatem w związku z tym do kolejnego zagadnienia. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na wybór pożyczki czy kredytu, to jakie mamy możliwości? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, czym należy się kierować przy wyborze kredytu czy pożyczki. Ale na samym wstępie zastanówmy się, czym jest kredyt, czym jest pożyczka, czym te dwa elementy, te dwa produkty bankowe różnią się, słuchajcie, od siebie. Zostawiam Was dosłownie na chwilę z tym slajdem, przeczytajcie sobie odpowiedzi A i odpowiedzi B i spróbujcie udzielić mi za pośrednictwem czatu oczywiście informacji tych opcji A czy B jest kredytem. Jest kredytem. Czy informacje w kolumnie A, czy informacje w kolumnie B, które z nich są kredytem? Julia, Martyna, Wiktoria, Katarzyna, Patrycja, zachęcam. Jesteście do tej pory bardzo aktywne na czacie, więc myślę, że teraz też sobie spokojnie poradzicie z tą problematyką. Tak, macie absolutną rację. Kredyt jest scharakteryzowany w kolumnie B, czyli posiada pisemną formę umowy, umowę reguluje prawo bankowe, kredyt można zaciągnąć wyłącznie w banku lub SKOK-u, kredyt jest formą pożyczenia pieniędzy na określony cel. Doskonale, taka jest prawidłowa, słuchajcie, odpowiedź. Popatrzmy na to troszeczkę bliżej. Z pewnością nie pożyczylibyście tu i teraz pieniędzy jakiejś nieznanej osobie, no bo niesie to ryzyko, że po prostu ta osoba nie odda wam tych pieniędzy. Tak samo postępują banki, tak samo postępują inne instytucje. Pożyczki zwykle są na mniejsze kwoty oraz na krótszy czas i przy pożyczkach zwykłe formalności tak naprawdę ograniczone są do absolutnego minimum. Czasami wystarczy po prostu wziąć dowód,
pójść do firmy, która zajmuje się udzielaniem pożyczek, przedstawić ten dowód i już możecie otrzymać pieniądze. Natomiast kredyt zwykle dotyczy większych kwot i wymaga zdecydowanie dłuższego okresu spłaty. Pamiętajcie o tym, że im większa kwota pieniędzy jest pożyczana, tym jest więcej formalności. Badana jest nasza zdolność kredytowa właśnie pod kątem tego, czy jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt oraz analizowana jest historia kredytowa, czy w przeszłości nasze zobowiązania były regularnie spłacane, czy nie było jakichś opóźnień i problemów. Pożyczka, zobaczcie, zwykle udzielana jest na cel jakiś nieokreślony i zazwyczaj ma dość niskie kwoty i jest zdecydowanie wyżej oprocentowana. Natomiast kredyt jest udzielany na wyższe kwoty i zdecydowanie na bardziej korzystnych warunkach, jeżeli chodzi oczywiście o oprocentowanie samych pieniędzy, czyli odsetek, jakie będziemy musieli bankowi zwrócić. Wspomniałem o tym, że jesteśmy badani, że jest analizowana nasza historia kredytowa, tak, i do tego służy właśnie Biuro Informacji Kredytowej, ponieważ nasza historia kredytowa jest zarejestrowana właśnie w tej instytucji. I tak naprawdę największy wpływ na naszą historię kredytową ma terminowość spłat rat kredytu, które żeśmy zaciągnęli, ale także takie, które zostały przez nas poręczone. Kiedy mamy pozytywną historię kredytową, jesteśmy dla danej instytucji, która chce nam pożyczyć pieniądze, bardzo wiarygodni. Dzięki temu możemy szybciej uzyskać kredyt lub na przykład wynegocjować obniżenie prowizji czy jakichś opłat, które są związane z pożyczonymi pieniędzmi. Jeżeli natomiast mamy negatywną historię kredytową, no tutaj mogą pojawić się pewne problemy z udzieleniem kredytu, może być podwyższone oprocentowanie, jakieś dodatkowe opłaty naliczone lub wręcz w sytuacji takiej ekstremalnej, która się zdarza, instytucja może odmówić nam udzielenia kredytu. W tym miejscu chciałbym Was zaprosić do konkursu ScoreHunter dla uczniów, gdzie możecie dowiedzieć się o budowaniu wiarygodności kredytowej. Konkurs trwa, słuchajcie, do końca kwietnia bieżącego roku, a szczegóły mamy tutaj w tej zakładce konkursy na stronie Bakcyla. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby no, powalczyć o bardzo atrakcyjne, fajne, słuchajcie, nagrody. W tym miejscu chciałbym Wam udostępnić krótki film, który pokaże troszeczkę, przybliży także zagadnienie pożyczania pieniędzy. Postaram się go, słuchajcie, uruchomić. Studia. Organizacja wesela, czy wreszcie zakup mieszkania lub domu. Na to najczęściej pożyczamy pieniądze. Chcąc pożyczyć pieniądze, dobierz produkt kredytowy do swoich potrzeb i wybierz taki, który jest dla Ciebie najkorzystniejszy. Sprawdź też, jakie koszty kredytu poniesiesz w rzeczywistości. Przydatny w porównaniu kosztów kredytu jest wskaźnik RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Uwzględnia on wszystkie koszty kredytu, w tym oprocentowanie nominalne, prowizje, opłaty, ubezpieczenie oraz koszt pieniądza w czasie. Banki i pośrednicy kredytowi mają ustawowy obowiązek indywidualnego wyliczenia i przedstawienia RRSO dla każdego kredytu. Pierwszym krokiem w postępowaniu kredytowym jest złożenie wniosku kredytowego. W takim wniosku kredytowym jest kilka obszarów, kilka bloków tej informacji. Takie trzy informacje. Informacja o nas, kluczowa informacja, na co chcemy ten kredyt, no i ważna informacja, czyli jak chcemy go zabezpieczyć, czy potencjalne uwagi, jak chcemy go spłacać, co do struktury. Kiedy bierzesz kredyt, bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową i to na jej podstawie oszacuje kwotę, czas i liczbę rat kredytu. Zaciągając kredyt w banku, musimy pamiętać o tym, żeby te proporcje między wysokością tej raty a naszymi dochodami naszego gospodarstwa domowego były właściwe. Co do zasady przyjmuje się, że
Te comiesięczne spłaty nie powinny przekraczać 50% dochodów gospodarstwa domowego. Podpisując jakąkolwiek umowę, powinieneś ją dokładnie przeczytać i zrozumieć. Pamiętaj, że umowa z bankiem to zobowiązanie, więc jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z pracownikiem banku, umów na spotkanie i je wyjaśnij. A no właśnie. Także tak, i tak jak zostało powiedziane w tym filmie, należy, wybierając dany kredyt czy pożyczkę, musimy zwrócić uwagę na koszty, jakie są związane z obsługą tego zadłużenia, i tak naprawdę musimy zwracać uwagę na bardzo ważny parametr, jakim jest RRSO. Co to jest takiego? Słuchajcie, RRSO jest to rzeczywista stopa roczna oprocentowania, która informuje nas o takich prawdziwych, rzeczywistych kosztach kredytu. RRSO uwzględnia oprocentowanie, na przykład ewentualne prowizje banku, opłaty dodatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie oraz koszty pieniądza w czasie. To znaczy, przez ile czasu korzystamy z jakiej pożyczki i kwoty, słuchajcie, pożyczki. Im wcześniej spłacimy kredyt, tym RRSO będzie wyższe, krócej korzystamy z pożyczonych pieniędzy, a RRSO odnosi koszty kredytu do kwoty kredytu pozostałej do, słuchajcie, dyspozycji. Mamy także drugi taki parametr, który określa parametry kredytu, i jest to NSO, czyli nominalna stopa, słuchajcie, oprocentowania. No i teraz, jakie są to różnice, jakie tutaj, jaki przykład możemy podać, żeby to bardziej zobrazować? No chociażby wyjście do kina. NSO, czyli nominalna stopa oprocentowania, będzie ceną biletu na seans w kinie. Natomiast, no jak tam idziemy, no to musimy jeszcze dojechać, zapewne kupujemy jeszcze jakiś popcorn czy jakieś inną przekąskę, do tego kupujemy jakieś napoje, no i być może jeszcze idziemy z jakąś inną osobą, której fundujemy zakup biletu. I okazuje się, że wyjście do kina to wcale nas nie kosztuje tyle, ile właśnie ten bilet, czyli nominalna stopa oprocentowania, tylko jak dodamy te wszystkie parametry do siebie, okazuje się, że ta kwota jest zdecydowanie wyższa. No i teraz, jeżeli zsumujemy te wszystkie dodatkowe wydatki, możemy je porównać właśnie do RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania danego, słuchajcie, kredytu. RRSO jest jednym z narzędzi porównywania właśnie ofert kredytowych. Jeżeli będziecie chcieli wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie produkt, warto na to zwracać uwagę. Im wyższe RRSO, tym wyższe odsetki do spłacenia. To należy o tym pamiętać. Banki czy firmy pożyczkowe lub inne instytucje muszą podawać RRSO dla wszystkich swoich produktów kredytowych. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby zapytać, jaka jest ich wartość. No a szczególnie dobitnie będzie to za chwilkę widać, ten parametr, jak jest wysoki w firmach takich pseudobankowych, parainstytucji, które udzielają takich pożyczek, tak zwanych, słuchajcie, chwilówek. To jest takie krótkie podsumowanie, zestawienie, słuchajcie, oferty kredytowej i przykład, jak należy sobie to rozpisać, żeby wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie produkt. Powiedzmy, że chcemy zaciągnąć kredyt na wysokości 15 tysięcy złotych na zakup na przykład samochodu. No i zastanawiamy się teraz, która z tych opcji będzie dla nas najlepsza. Kredyt na 3 lata, może na 6, no a może bierzemy go długoterminowo na okres 10 lat. No i teraz dobierając, słuchajcie, wybierając od najbardziej odpowiednią dla siebie rozwiązanie, najbardziej odpowiednie dla siebie okres spłaty, przede wszystkim musimy patrzeć na wysokość raty, którą będziemy płacili co miesiąc, oraz na łączny koszt, łączną kwotę, którą będziemy musieli oddać bankowi. Zobaczcie, oczywiście najkorzystniej będzie wziąć kredyt na okres 3 lat.
rata będzie generalnie wysoka, natomiast łączna kwota do spłaty, czyli kwota podstawowa plus odsetki, no będą niewielkie. Ale być może istnieje taka sytuacja, że nie stać nas, bo przekraczamy właśnie te 50% wolnego dochodu na spłatę raty co miesiąc tej wysokości, ale już na 10 lat jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Fajnie, bo będziemy mniej płacili, ale mamy drugą stronę medalu. Odsetki, które łącznie zapłacimy od kwoty kapitału, będą zdecydowanie wyższe od tych, które byśmy spłacili w ciągu 3 lat. Czyli kwota kredytu, którą będziemy musieli oddać bankowi, no będzie wyższa niż ta, którą byśmy oddali w okresie 3 lat. Czyli można powiedzieć, no coś za coś, tak? Duża rata, krótki okres spłaty, niskie odsetki. Niska rata, długi okres spłaty, no i wysokie odsetki, które będę musiał bankowi, słuchajcie, oddać. Warto jest także, wybierając, dopasowując dla siebie odpowiednią ofertę, posłużyć się takim internetowym kalkulatorem, których mamy w sieci bardzo dużo i tak naprawdę też i na stronach bankowych one są dostępne i można sobie je, słuchajcie, przejrzeć. W tym akurat ćwiczeniu, które mamy tutaj wyświetlone, były wpisane wartości rat kredytu, gdzie możemy sobie wyliczyć samodzielnie, ale można też je łatwo oszacować, korzystając z jakichś innych narzędzi. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo istotną kwestią jest to, abyście pamiętali o tym, żeby zwrócić uwagę właśnie na wysokość raty, łączny koszt odsetkowy, jaki zapłacę po upływie danego okresu, oraz na RRSO, czyli na wszystkie opłaty, jakie związane są z tym kredytem. Na tym przykładzie te tutaj parametry, jak kwota kredytu, okres spłaty, oprocentowanie czy prowizje, one są edytowalne. Wpisujemy kwotę kredytu, okres spłaty, jaki chcemy, przez jaki chcemy ten kredyt spłacać, i zapewne prowizja i oprocentowanie nam się podstawią samoczynnie, czyli możemy tutaj odpowiednio dobierać takie wartości, żeby no, oferta spełniała nasze oczekiwania i była dla nas w miarę korzystna czy czytania. Teraz chciałbym Wam pokazać, słuchajcie, różnicę pomiędzy kredytem a pożyczką gotówkową. Mamy w internecie także dostępne kalkulatory dotyczące właśnie pożyczek gotówkowych, tak jak mieliśmy przed chwilą kalkulator kredytowy, mam kalkulator pożyczki gotówkowej. Tutaj oprocentowanie będzie wyższe, bo pieniądze dajemy, jeżeli chodzi o pożyczkę, na cel nieokreślony. W związku z tym bank jakoś musi zrekompensować sobie ryzyko, jakie ponosi, i tym samym będzie te pieniądze pożyczał nam po wyższym oprocentowaniu. Ale możemy także na rynku znaleźć taką ofertę, która potocznie nazwę nosi chwilówek. Co to takiego jest? Jest to łatwo dostępna, bardzo często wyłącznie dowód osobisty, szybka pożyczka pozabankowa z krótkim okresem spłaty. Przy chwilówce zaciągniętej na przykład kolejny raz RSO jest wysokie, czyli jeżeli przychodzimy do takiej firmy, bierzemy daną pożyczkę pierwszy raz, jesteśmy pierwszy raz tam klientami, to RRSO może być bardzo niskie albo czasami wręcz zerowe. No po prostu w ten sposób firma się reklamuje i zachęca nas do tego, żebyśmy zostali ich stałymi klientami. Zaciągając taką chwilówkę kolejny raz w tej firmie, może okazać się, że właśnie RSO staje się bardzo, bardzo wysokie. I zobaczcie, tak jak mamy, słuchajcie, na przykładzie chwili, kiedy żeśmy zaciągali pierwszy raz pożyczkę, RSO było zerowe, ale już w kolejnej wizycie, kiedy chcemy kolejne pieniądze, te RSO wynosi już aż 513%. No jest to gigantyczna kwota w porównaniu z tym, jakie RSO jest w bankach, gdzie ono nie przekracza, słuchajcie, dosłownie kilku procent. Kolejną formą pożyczania pieniędzy jest karta kredytowa, niezwykle popularny
i bardzo, bardzo wygodny sposób finansowania swoich potrzeb, jeżeli nie chcemy zaciągnąć klasycznej pożyczki czy klasycznego kredytu. Jak działa, słuchajcie, karta kredytowa? Karta kredytowa jest to plastik, do którego przypisany jest rachunek, na który bank udostępnia nam pieniądze w jakiejś określonej kwocie, w zależności od tego, jaką mamy zdolność kredytową. Bardzo istotną kwestią jest to, że przy karcie kredytowej jest coś takiego jak okres bezodsetkowy. Oznacza to, że w momencie, kiedy wydamy pieniądze z karty kredytowej i spłacimy je w pewnym czasie, zazwyczaj jest to około 56 dni, nie ponosimy żadnych odsetek związanych z korzystaniem z tych pieniędzy, ponieważ to, co wydamy na karcie kredytowej, możemy spłacać w ratach. Możemy spłacić to jednorazowo, ale możemy co miesiąc spłacać, tak jak jest to w klasycznym kredycie czy pożyczce bankowej. Natomiast różnica polega na tym, że jeżeli spłacimy całe zadłużenie, które wykorzystaliśmy z karty w okresie 56 dni, nie naliczają nam się żadne dodatkowe koszty. Wydałem 1000 zł, oddaję 1000 zł, karta zostaje w pełni spłacona, cały limit jest odnawialny i znowu tą kwotę całą mam do, słuchajcie, dyspozycji. Kolejnym produktem, jakie banki udostępniają, jest to kredyt hipoteczny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zdecydowanie produkt, który finansuje zakup domu, mieszkania, czy budowy, czy chociażby remontu. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego oznacza, że stajemy się właścicielem nieruchomości, a to, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że pociąga za sobą dodatkowe koszty, na przykład wysokie czynsze, opłaty, fundusze remontowe, ubezpieczenia, naprawy itd., itd. W związku z tym, w momencie, kiedy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, musimy obliczyć, czy wraz z kosztami kredytu stać mnie będzie na utrzymanie domu lub mieszkania. Tak naprawdę otrzymanie kredytu hipotecznego wcale nie jest takie trudne i można wziąć ten kredyt naprawdę na bardzo wysokie kwoty i wybudować jakiś fajny dom, natomiast kiedy już tam będziemy, pamiętajcie o tym, że dom trzeba wykończyć, dom trzeba utrzymać, trzeba ponosić opłaty związane z prądem, ogrzewaniem, z wodą, a jeżeli coś się zepsuje, trzeba to naprawić. Czyli pojawiają się dodatkowe koszty, które trzeba brać pod uwagę, bo być może nie ma potrzeby lub może nie będzie nas stać na to, żeby taki kredyt później, słuchajcie, obsłużyć. Podsumujmy zatem to, co żeśmy do tej, nad czym żeśmy do tej pory rozważali. Na co zwracamy uwagę, zaciągając kredyt czy pożyczkę? Na nominalną stopę oprocentowania, bo ona dotyczy wyłącznie oprocentowania naszego kredytu czy pożyczki, oraz zwracamy uwagę na RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, w którą wchodzą wszystkie dodatkowe opłaty związane z obsługą danego kredytu, który zapewne będziemy musieli ponieść. Sprawdzamy także zmienność oprocentowania, czy kredyt udzielany jest na stałe oprocentowanie, czy może na zmienne. Co to znaczy? Czy one może się zmienić w ciągu trwania naszej umowy, czy będzie stałe przez cały okres kredytowania? Musimy otrzymać i musimy zwrócić uwagę na harmonogram rat, jak one wyglądają, tak? W jakich terminach są płatności. Musimy także zwrócić uwagę, jaką będziemy mieli łączną kwotę do spłaty. To jest jakby pochodna RRSO, czyli wysokość prowizji, opłat oraz odsetek. Ile ten kredyt będzie nas w sumie kosztował. No i pamiętajcie także o tym, że trzeba zwrócić uwagę na to, czy korzystamy z typowego kredytu, czy może korzystamy z pożyczki na cel nieokreślony. Kiedy już jesteśmy kredytobiorcami czy pożyczkobiorcami, mogą pojawić się sytuacje, kiedy coś się złego zaczyna dziać. W naszym życiu mogą jakieś nas zaskoczyć nieprzewidziane zdarzenia, które utrudniają nam wywiązywanie się właśnie z zobowiązań finansowych. No i jak sobie radzić z takimi przeciwnościami, jak sobie w takich sytuacjach dać radę, co robić? Pamiętajcie o tym, że
dług, który został zaciągnięty, absolutnie trzeba spłacić. Jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, to wpadamy w dość poważne problemy. Przede wszystkim najpierw bank będzie próbował sam kontaktować się z nami i wyjaśnić, czy nasze kłopoty są przejściowe, czy może grozi nam jakaś niespłacalne, czy coś złego zaczyna się dziać, czy straciliśmy pracę. Jeżeli to nie pomoże, nasza sprawa zostaje przekazana do windykacji. Windykacja to po prostu nic innego jak ściąganie długów. Kolejnym jakby punktem tej dość nieprzyjemnej układanki jest wpisanie nas do rejestru dłużników. Wtedy będziemy już mieli problemy z zaciągnięciem kolejnych kredytów czy pożyczek, ponieważ będziemy tam figurowali jako osoby niesolidne. No i kolejnym etapem tego scenariusza negatywnego będzie postępowanie sądowe, egzekucyjne, w którym komornik sądownie przejmie część naszej pensji lub majątku, a to oznacza zdecydowane ograniczenie możliwości korzystania z zarobionych pieniędzy. Czyli tak naprawdę sprawa nie wygląda za bardzo kolorowo. Co w związku z tym, słuchajcie, robić? No przede wszystkim nie wolno chować głowy w piasek. Należy przyznać się do tego, że jestem w trudnej sytuacji, udać się do banku, powiedzieć mu, że coś złego się dzieje i szukać pomocy. Rozumiem, że nie jest to przyjemne, ale lepiej podjąć rozmowę z bankiem niż uciekać, bo tak naprawdę nie uciekniemy, nie uda nam się schować głowy w piasek. A jakie mamy rozwiązania? No mamy chociażby konsolidację zobowiązań. Niesamowicie fajne rozwiązanie. Kiedy mamy kilka kredytów, szczególnie tego samego rodzaju, to jest najlepsze lekarstwo na to, żeby pozbyć się tego dużego obciążenia, ponieważ scalamy te wszystkie zobowiązania, konsolidujemy je i w jednym banku zostaje nam udzielony kredyt na spłatę zadłużenia w jakichś innych bankach i zazwyczaj jest tak, że ta rata jest niższa niż to, co płaciłem do tej pory. W ten sposób zyskujemy czas, no i przede wszystkim panowanie nad sytuacją. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze sprawdzać, czy koszt obsługi zadłużenia po konsolidacji nie jest większy od sumy poprzednich zobowiązań. Bardzo to jest istotne, żeby znowu nie wpędzić się jakby w taką spiralę zadłużenia. W bankach pamiętajcie o tym, że są biura reklamacji lub biura obsługi klienta. Możemy tam zadzwonić, napisać lub przyjść i porozmawiać. Jeżeli to nie pomaga, jeżeli mamy dalszy jakiś konflikt, problem z bankiem, możemy odwołać się do arbitra bankowego przy Związku Banków Polskich lub do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. To są instytucje, które regulują rynek, czuwają nad jego poprawnym funkcjonowaniem i bardzo chętnie pomagają klientom po to, żeby wszystkie sprawy były jak najbardziej przejrzyste i nie niosły ze sobą znamion jakichś przestępstw, wyłudzeń czy słuchajcie, oszustw. Podsumowując, słuchajcie, naszą lekcję, mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was do tego, że warto oszczędzać i odpowiednio zarządzać swoimi finansami, czyli myśleć właśnie przedsiębiorczo. Udało mi się przekonać do tego, że dzięki oszczędzaniu mamy dodatkowe pieniądze, które ułatwiają nam zarządzanie finansami i przetrwania w trudnych sytuacjach. Udało mi się pokazać Wam, że pożyczając pieniądze należy poszukać odpowiedniej oferty dla siebie. No i nie wszystko złoto, co się, słuchajcie, świeci. I pamiętajcie o tym, że dług niespłacony będzie narastał i może spowodować bardzo poważne kłopoty w przyszłości. Nie wolno głowy chować, słuchajcie, w piasek. Na zakończenie spotkania chciałbym Was zaprosić do udziału w konkursie Przedsiębiorcza Klasa. Konkurs jest obowiązuje do końca maja bieżącego roku. Hasłem jest Wspieramy, a celem jest opracowanie założeń akcji charytatywnej wspierającej jakąś osobę, instytucję czy społeczność. Wszystkie szczegóły związane z tym konkursem są tutaj na stronie Bakcyla w zakładce Przedsiębiorcza Klasa, konkurs Przedsiębiorcza Klasa. Bardzo serdecznie zachęcam, niezwykle atrakcyjne nagrody, warto o nie powalczyć. Oraz
W momencie, kiedy macie trochę wolnego czasu, zachęcam także do wirtualnej wycieczki, gdzie nie wychodząc z domu możecie odwiedzić kluczowe instytucje finansowe, poszerzyć wiedzę z zakresu finansów, domowego budżetu, płatności bezgotówkowych, bankowości internetowej i mobilnej oraz bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych. Adres, mapa tej wycieczki jest także tutaj podana. Bardzo serdecznie Was zachęcam. Bardzo dużo fajnych, ciekawych informacji w niezwykle przystępny sposób jest tutaj zaprezentowana. Tym sposobem, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. No i w trakcie naszego spotkania nie pojawiły się żadne pytania. W związku z tym ja zadam je teraz. Czy macie jakieś pytania? Jeżeli tak, czat jest do Waszej dyspozycji. Mamy dosłownie minutę na to, żeby ewentualnie wrócić do jakiegoś zagadnienia. Czy macie jakieś pytania? Wydaje się, że pytań nie ma. Tym sposobem zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za aktywność. Życzę miłego popołudnia, spokojnego weekendu, który się zbliża. No i mam nadzieję do rychłego zobaczenia przy okazji kolejnych spotkań. Do zobaczenia.